Dziś gramy chowanego w nowym domu Gen Z. Oni mają 5 minut na schowanie się, a ja 15 na znalezienie. Tak. Czas start! Ale ślisko! Ja mam złocone nogi, więc mam VIP. Ja nie mam! Ale co to chodzi? Mam 15 minut na szukanie, więc osoba, która zostanie znaleziona jako ostatnia, wygrywa 200. A jeżeli wszystkich znajdę przed czasem, to ja wygrywam 200 zł. Ten dom jest tak ogromny, że ja osobiście uważam, że 15 minut to jest za mało na znalezienie ich wszystkich. Ten dom ma jeszcze w sobie tyle zakamarków, których ani ja, ani inni zdążył poznać, więc boję się, że trafię na jakiegoś ducha przez przypadek albo będą mnie straszyć. Zmieszczy się? Tak, tylko będę musiał ci pomóc. W tej szafce idealnie. Woreczki, pasta do zębów, wszystko tutaj jest. I teraz jeszcze tutaj kartoni będzie. Udało się. Jestem sobie Fausti. Idę sobie tutaj, patrzę, nie ma. Idę sobie dalej, tutaj też nikogo nie ma. I sobie wychodzę. Ale tu, proszę państwa, jest jeszcze kolejna skrytka. I na dodatek jest kolejna skrytka. I ja właśnie tam będę siedział. Jeżeli widzowie chcecie odcinek schowanego w tym ogrodzie, ponieważ ten ogród jest ogromny, ciemno, nie widać, jest tak po prostu ogromny, to napiszcie komentarz, chcemy chowanego w ogrodzie. No i myślę, że tak zestawcie tak z 50 tysięcy łapek w górę. Nie puściłem bąka, to podłoga, obiecuję. Udowodniłem. 3, 4. Git! No sztos! Ale rzucają się moje gacie. Jasne są, nie? Może ściągnę gacie. Nie, skóra jest jaśniejsza. A, to jest garaż. Boję się, że mnie nie znajdzie i nie usłysza, że skończyli i zamarzna. To jest zimno. Drzwi. Zamknięte. Nie, ten dom jest niesamowity, jest w nim tyle rzeczy. Na przykład jak brakuje ci ludzi i bliskości, i czujesz się samotny, to możesz wyjść przed domem, przytulić się do mura. Prawdopodobnie jest starszy ode mnie, więc ja lubię akurat starszych, ale nie, no, to młodszego chłopaka. Też go kocham. Położę się pod którymś z tych kartonów i położę ten kot tutaj, żeby się wydawało, że jest więcej miejsca tam. Zimno mi w stópki. Może tu jest jakiś kot? O, patrzcie. Ja tu nie weszłam, ja tu wpadłam. Patryk! Co? Słyszę cię! A ty jesteś nade mną? Chyba obok. Ogólnie historia tego domu jest przerażająca i nigdy się jej nie dowiecie. Tak samo jak my, powiedzą o niej tylko najstarsi przodkowie krakowskich dzielnic, bogaczy. Nie mam nieco? Nie. Żegnam się już z wami teraz i widzimy się, jak wygram. Miejmy nadzieję, że wygram. Kurde, mordo, Sylwester był wczoraj. Możliwe, że coś zbiłam. Teraz już gaszę światełko. Widzimy się, jak Fausty mnie nie znajdzie. Szukam! Życzę mi szczęścia. Spędzam wszystkie duże szafki, bo wiem, że do nich zmieści się na przykład Hania. Jezus! Się przestraszyła. A ja zaklikam na Facebooku, sobie sprawdzam, co tam się dzieje ciekawego. Chillerka totalna, wygodna miejscówka. Gdyby mi się kolarka nie wpinała w dupę, to by było jeszcze lepiej. Ja otwieram, a ty patrzysz. Ej! Jej, przestraszam się własnego cienia. Ja cię kręcę. Mam nadzieję tylko, że Fausty nie wejdzie na ten karton, wtedy mnie połamie. Ej, stary, tu jest ogólnie tyle pomieszczeń. Mały update, ten Fausty jest teraz nade mną. Strasznie dużo pająków. Moi nowi przyjaciele. Spać mi się chce, jak kocham. To też jest pomieszczenie? Tak. Ja, tak lipi. Ja bym się boję, chodź ze mną, proszę. Ja pie, tu jest tak dużo miejsca. Ty, nikogo tu nie ma. Nie było mnie na Sylwestrze z nimi. A oni na Sylwestrze pewnie wszystkie miejscówki tu ogarnęli. Łapę do góry! Nie. Nie wierzę. Faustie weszła tutaj do łazienki i powiedziała tu nie. I zamknęła drzwi. Jezus, to jest straszne. Ja! Przestań! A co jeśli ktoś się ukrył na przykład w takiej wysokiej tej? Gdzieś tam w powietrzu, you know. Dobra, kolejna garderoba.
Panie operatorze, pan pierwszy. Co jest? Jak oni się pochowali? Cholera jasna. Ewa, w tej pan przed chwilą ognie, dosłownie metr. Panie operatorze, pan pierwszy. Nie, to jest takie głębokie. Tak. Nie ma nikogo, chodź. Jestem oficjalnie bardzo dumny z siebie, że udało mi się przykryć kartonami. Gdybym tego nie zrobił, Faust, i od razu bym je znalazła, możliwe, że jako pierwszego. Ej, nie, oni są niesamowici. O, zawiało chłodę. Nie, to nic nie... A, są szafy. O, Ania! Ej, Boże, jak się cieszę, że kogoś znalazłam. Nie widzisz mnie? Idę szukać dalej, pa. Jestem pierwsza? Tak. Ej, dobra, przeszłam cały dom, zostało mi jakieś 4 minuty i ja nikogo, ale to dosłownie nikogo nie widziałam. Posiedzę sobie na TikToczku, albo na Instagramie, wbijajcie na nasze Instagramy. Ej, tam u góry, wyłaź! Wyłaź! Ej, jak tam ktoś jest u góry. Ej, przykro mi widzowie, no. Wydaje mi się, że nie jestem w stanie nikogo tutaj znaleźć. O! Koniec! Wygrałem, ha, oh yeah. Chodź tu. Gdzie? Nie! Strasznie miło, byłeś tam? Jestem taki dumny, że byłeś tam? Ty się przygryłeś tym drewnem? Powiedz, czy znalazłeś kogokolwiek? Tak, Hania. Hania szuka! Ja jestem ciekawa, gdzie jeszcze Patryk był. A myślałem, że jestem na ziemi! A nagrało się chociaż? No. To dobrze. Dobra, czas na kolejną rundę! Start! Czy za tym łóżkiem jest... Nie no, chyba się tu nie zmieszczę. A może? Jajajaj, patrzcie to. Co się stało? Znowu się wywaliłeś? No! Nie zauważyłem tego! O Jezus, nie, przecież to nie zadziała, Fausta. Mam za dużą dupę! Nie mogę teraz wyjść. I Maciek, obracamy ją w drugą stronę. No dobrze. Ej, dobra, a przyjdziesz potem po mnie? Na pewno? Ej, dobra, klasa. A ja wiesz co chcę? Się wyrulona zawinać. To będzie mocne, co? To się odsunie i za nią się schowasz. Patrz, teraz tu nie będzie widać. Nie widać ci, gościu! Jeżeli nie znajdę żadnej lepszej kryjówki, to chowam się tam, gdzie byłam wcześniej i wiem, lekka stypa, ale ona się sprawdziła. Wracam na stare świecie. Więc zobaczmy, czy drugi raz ta kryjówka również się sprawdzi. Jakieś chipsy tu są, konfetki, szkło! Dobra, żegnam się z wami. Jeden. Dobra, kochani, szukam! 15 minut. Zacznę sobie strategicznie od dołu. Może na planie są puste. Jestem też, kto by się tam zmieścił. Poza mną. Dobra, ogólnie już się zgubiłam. Sprawdzam moją miejscówę. Nie, tylko ja popełniam takie błędy i się chowam w takich oczywistych miejscach. Dół sprawdzony. O, raczej nie. Ej, udało się. Ej, mega dobrze, że pochowaliście. Nie, to jest łazienka w ogóle nie do schowania. To jest najlepsza kryjówka na świecie. Człowiek wchodzi tutaj, myśli, nie ma szans, że tam się ktoś może schować. Nie. Proszę mnie nie straszyć. Ła! Nie boję. A to jest mój sposób na szukanie, jak się boję. Krzyczeć. Pandywan śmierci taką imprezą. Takim połączeniem chipsów z szampanem i potem. Zostało mi 6 minut na sprawdzenie ostatniego piętra, gdzie jest prawdopodobnie najwięcej tych korytarzyków. Dobra, mam was! Mam was, skurczybyki! Wszyscy tu zostaliście! Ktoś wyłączył GoPro! Co to za tajemnicze biurko? Mega dziwnie to wygląda, tak jakby ktoś tu miał siedzieć! Fausti! Straciło mnie to GoPro, które jest się przegrzało i się właśnie włączyło. Była pewna, że mnie nikt nie znajdzie. Nie, na pewno bym odsunęła to biurko, na 100%. Serio? Tak. Stypa puszcza tam jakąś muzyczkę, mordo. Ten cel, filmów każdy dzień. Pracą nam senior franchiser. Zrobiliśmy pierwszy milion! Pierwszy milion! Kolejne tajemnicze pomieszczenie. No, nie no, czy ja coś przegapiłam?
O czym mały Bartek marzył? Ja wiem, że też nie jestem najlepsza w szukaniu, ale że aż tak źle, no to są za małe szufladki, żeby tutaj wszedł Patryk. Jeżeli nas nie złapią teraz, to w następnej grze robimy streama na Facebooku. Dobra. Czy na Instagramie. Czyli musimy się razem schować. A tu, ej! Co jest grane? I nikogo tu nie ma, to jest najlepsze. Ej, ten dom jest taki duży, że ona poszła na samą górę i nas w ogóle nie słyszy. Tak potężnie boli dupa. W kolejnej rundzie już się tutaj na pewno nie chowam. Dzieje się do... Jaka gorbata. Byliśmy tu. Koniec! Będę tutaj wytrwała. Serio? No. Gratulacje. Dzięki. Może krzyczeli już, że już jest koniec. Wychodzimy, co? Już! Dobra, piszę do nich, bo oni może zemdleli. Może Hania zapomniała mi notnika włączyć? O, kurna, ja wlazłem znowu do tego syfu. Gdzie byliście? Ja byłem zwinięty w to. Cała puchalska, żenada, żenada. Przez to, że Fausty już szukała, losujemy kolejną osobę. Wika! 3, 2, 1, czas, start! Podciąga się to do siebie, poczekaj. Aaaa, palce! Ała! Mówiłem ci się uwaga na drzwi, bo one przyciaśniają palce! Tak samo zrobiłem. Czas, start! Dobra, co jest, laski? Mam pomysł na budowalny content. Wszyscy chowamy się w jednym miejscu i zaraz wam pokażę gdzie. Ale masz jakąś dobrą miejscu? Tak. Bo my chcemy zrobić streama na tym. No. Nigdy nie będziecie się spodziewać, że tam jakby jest miejsce. Tu. Nie! 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 Wejdziemy tam we czwórkę? Tak, tam jest mega dużo miejsca. No to wbijaj, mamy wygraną kolejną. Patrzcie. No dawaj! Nie, no to było dla widzów. Zmierzyli mnie. To moje kolano. O, widzowie, a to dla kobiecych widzów. Ej, rzeczywiście jest trudno tu wejść, Kania. Patryk, ty się nie zmieścisz. O, jak nas to trzeba, umrzemy tu, bo nikt nas nie znajdzie. Chodź. No i słuchajcie, możemy sobie tutaj zrobić posiedzenie. Ej, kupa! Nie! Robak. Ej, Ania, jesteś królem, że znalazłaś w ogóle takie miejsce. Oj, oglądałem kiedyś za dzieciaka Mandzia z Alienem, jak grali w Garry's Moda i chowali się w różnych takich powalonych kryjówkach i teraz robimy to na żywo. Kochani, ja nigdy nie jestem dobra w szukaniu, ale może tym razem mi się uda. Nikt na pewno się nie schowa pod zlewem. No i chłopaki, już wiem, że na pewno będą razem, czyli jak znajdę ich dwójkę, to dwa z głowy, jest duża szansa, że Hania z Fausty się też razem spotkają. Ja myślę, że wiem, gdzie Hania się może schować. Widzowie, jak obiecaliśmy, tak robimy, odpalamy streama na Instagramie. Wbijajcie na naszego Instagrama, żeby zobaczyć takie akcje przed odcinkiem. Jesteśmy w tym momencie w trakcie nagrywania odcinka w nowym domu Genzi. Przedpremierowo wam pokazujemy. Znaczy, pokazujemy, ale pokazujemy. To jest właśnie nasz dom Jenzy, proszę państwa. 3, 2, 1. Szukam! Słyszycie? Jak mówię sza, to jest kompletna cisza w sekundę. Nie możesz powiedzieć cisza, to jest jedna sylaba więcej. Nie, bo za długo. Cicho. Moją strategią jest, żeby być cicho. Na pewno na tym piętrze nikogo nie ma, bo nie chce mi się wierzyć, że gdzieś tutaj mogła być jakaś kolejna miejscowa. Cicho. Okej, pierwsze piętro sprawdzone, lecimy dalej. W sumie tego nigdy nikt nie robi, że nie szuka cicho. I tu mam wejście do pokoju. To na pewno nigdy nie będzie, no chyba, że tutaj, właśnie tutaj wydaje mi się, że będzie Hania. Że ona myślała, że ja zapomnę. O, pytanie, gdzie Bartek Kubicki, chciałabym wiedzieć. Gościa nie ma. Co chwilę musimy się zamykać, żeby nasłuchiwać, czy Wika nie idzie. Ej, było fajne pytanie, że a co jeżeli Wika wejdzie na live'a? W sumie to mi się to wydaje, i tak, że nie. I tak nas nie znajdzie. I tak właśnie nie zrobi, gdzie to nie, to jest ściana. Chodźmy na chwilę cicho, bo jestem ciekawa, gdzie ona jest.
Here's Johnny! Nie wygracie pieniędzy, mam was wszystkich! Tylko jak tam wyjść? Się tamał. No cóż, w taki oto sposób nie wygrywa nikt pieniędzy w tej rundzie. Ale wygrywasz ty! Ale wygrywam ja pieniądze, także brawo dla mnie, a my widzimy się już za kilka dni o godzinie 17. Pa! Pa!